Ponad 600 osób odwiedziło w minioną sobotę Dom Kultury. Okazją do tego był dzień otwarty MOKSiR-u. Największą widownię zebrało przedstawienie Polowanie na łosia wystawiane przez działający przy Ośrodku Kultury Teatr Imaginarium. Przybyło na nie blisko 300 osób, ale tłoczno było też w galerii. Wystawę ceramiki obejrzało około 100 osób. Podobnie rozpalony przed MOKSiR-em piec węgierski. Natomiast w pokazowych zajęciach tanecznych, wokalnych i baletowych uczestniczyło blisko 200 osób. Licznie stawili się zwłaszcza rodzice, by zapisać swoje pociechy do kół zainteresowań, a także uzyskać informacje dotyczące nowej oferty programowej. Tegoroczny dzień otwarty MOKSiR-u należał do bardzo udanych. Odwiedziło nas prawie 600 osób. Oprócz tego, że zaoferowaliśmy naszym potencjalnym odbiorcom dużo atrakcji, to jeszcze dopisała nam bardzo pogoda. Można było spotkać się z instruktorami, przyszło mnóstwo dzieci, żeby zobaczyć, jak funkcjonuje ośrodek, żeby porozmawiać i zobaczyć, z kim będą mieli zajęcia. Dodajmy, że dzień otwarty zgromadził również sporą grupę sympatyków szanowskiego klubu Fantastyki Galatea, zrzeszającego miłośników gier karcianych, gier planszowych i fabularnych.